Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj ponownie, oczywiście, palionowo, jak każdego dnia. Nie wiem dlaczego zawsze to mówię na początku, nie wiem, po prostu muszę się przyzwyczaić, żeby mówić inaczej. Więc uwaga, jeszcze raz, od nowa wstęp, uwaga. Siemano, witam serdecznie, w dzisiejszym odcinku zbudujemy ogromne drzewo na palionowie, na którym będzie mój domek na drzewie. Uwaga, tak mniej więcej się będzie prezentowało to drzewo, mam nadzieję, że wam się podoba. W sensie, tak naprawdę wy tutaj już widzicie, jak on wygląda po prostu, jakby wy to drzewo z tego, co ja po prostu dzisiaj zbuduję po odcinku, robiąc miniaturę, no nieważne. W każdym razie widzicie to, jak to wszystko, prawda, tutaj wygląda. I takie drzewo w dzisiejszym odcinku zbudujemy. Ale zanim to, to ja muszę wam pokazać konkretnie, jakie rzeczy ja tutaj pozmieniałem, ponieważ uwaga, patrz, tu było drzewo, wyrównałem lekko teren, pozmieniałem ta ścieżka, teraz jest tutaj, ona tu była taka, tak sobie szła tutaj i ona tutaj tak sobie dziwnie skręcała, teraz jest prosta, fajna, elegancka. Tutaj dodatkowo zrobiłem, patrzcie, takie coś, mamy taki ogródek w tym miejscu. To są takie, prawda, niuanse, ale one mają zmienić, mają, prawda, sprawić, żeby na palionowie było fajniej, było tak, prawda, przyjaźniej. No bo jednak w ostatnim czasie nie jest najlepiej. Dodatkowo, prawda, to jakiś herobrine, inne takie rzeczy, no po prostu nie ma sensu się tym, jakby wiecie, już chcę zapomnieć o tym, chcę się zająć czymś innym, więc zrobię sobie tutaj marchewki. Marchewki mi się przydadzą, bo oczywiście są potrzebne do tego, żeby zrobić złotą marchewkę, dzięki czemu będziemy mogli zrobić płotkę na niewidzialność, które są nam bardzo potrzebne, zawsze się przydają, więc właśnie tutaj sobie zasadziłem marchewki, bo nigdzie marchewek nie ma. Tu taki ogródek, nic tutaj tak naprawdę takiego szczególnego nie ma, ale jeśli chodzi o szczególne rzeczy, to serdecznie was zapraszam na mój kanał Szczypson Plus, ponieważ właśnie tam pojawiają się odcinki z Robloxa, będą się pojawiać odcinki również ze Stumble Guysów. W sumie dzisiaj, jak to oglądacie, to już dzisiaj właśnie pojawił się odcinek ze Stumble Guysów, więc serdecznie zapraszam. A już dzisiaj nagrałem kolejny odcinek ze Stumble Guysów, w którym byłem przebrany za banana, więc jak chcecie to zobaczyć, to wbijcie na kanał Szczypson Plus, ponieważ to tam właśnie będę przebrany za banana, bo w końcu udało się zdobyć skina banana, ale to... Ten odcinek pewnie za jakieś 3-4 dni się pojawi na kanale, albo za 2, nie wiem, wejdźcie po prostu, zobaczcie, ja to zmontuję i będzie chwila, moment na tamtym kanale. A dzisiaj tutaj, prawda, jest ścieżka, która prowadzi nas do wybitnego miejsca. Tu stało drzewo dżunglowe, wyciąłem je całkowicie, jest nam niepotrzebne, to bym się jeszcze pozbył, bo mnie to mega denerwuje. A w tym miejscu dzisiaj postawimy nowe, wielkie drzewo. To, które widzieliście na początku, taki jest mniej więcej plan, żeby tak to wyglądało, więc tym się dzisiaj musimy zająć. Oczywiście ja potrzebuję do tego masę drewna. Ale masę drewna mam już przygotowane, przygotowałem sobie. Dodatkowo potrzebuję potrzebuję również tego, jak to się nazywa, mam dziurę w mózgu. Potrzebuję łopaty, żeby tam teren wyrównać i masę dirta. Ale dirta też tutaj będziemy mieli, więc git. Tutaj mamy, o, nie, tutaj miałem to zrobić. Dobra, tak, tu mamy masę drewna. A, i potrzebujemy masę liści, to jest to, co ja właśnie muszę zabrać, więc ja to biorę oczywiście. Później jakieś niuanse, jakieś takie dodatki jeszcze będziemy robić, ale to, co najważniejsze, czyli, prawda, wyrównanie terenu, to musimy zrobić właśnie teraz. I tym się właśnie w tym momencie trzeba zająć, bo to jest bardzo ważne, jak wyrównamy ten teren, to na pewno będzie to wyglądało lepiej i całe drzewo będzie się prezentowało o wiele lepiej, więc właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Tu, no trochę nam to zajmie czasu, bo tu jednak będzie trzeba wyrównać tą stronę trochę to, bo to będzie musiało być coś mniej więcej takiego, tak mi się wydaje, coś tu, może tu, nie wiem ile tego będziemy potrzebowali maksymalnie, ale zróbmy na razie coś takiego. Czekajcie, bo ja tutaj nie sięgam na dół, a jednak tutaj trzeba to zrobić. Oczywiście po odcinku to jakoś upiększę lepiej, żeby to wyglądało, bo pewnie na odcinku nie zrobię tego jakoś cudownie ładnie, no ale dam z siebie wszystko, nie? Ile mi to zajmie, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie mam nadzieję, że się wyrobię z tym na dzisiaj, bo nagrywam ten odcinek o godzinie, prawda, 15, więc mam do tej 19 jeszcze trochę czasu, ale niewiele, niewiele mam tego czasu. Więc dobra, zetnijmy tutaj jeszcze to drewno. Okej, jest elegancko, teraz wypełnimy to tutaj, żeby mieć jakiś ten tym, żeby wypełnić tą dziurę. Dobra, wypełnijmy to teraz, albo nie, dobra, zróbmy tak. Nie muszę tego wypełniać po całości, bo tak, żeby się tylko moby nie respiły, bo to będzie pewnie ciemno. Aczkolwiek w przyszłości ja bym chciał też zrobić podziemia w sumie tego drzewa, więc tutaj nawet nie musi to tak być jakoś dokładnie, bo i tak tam będę się za jakiś czas pewnie kopywał. Dobra, zamurujmy to elegancko, myk, 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 myk. Dobra, jest świetnie. I teraz co, musimy jeszcze zrównać to, ja nie mam łopaty. Idę sobie ogarnąć łopatę, skopię to i wracam do was, jak już to skopię, bo to będzie mega nudna i żmudna robota. Dobra, a więc udało mi się tutaj wszystko przyciąć i przygotować sobie miejsce pod budowę właśnie tego, jak to się nazywa, tego, no... Drzewa, kurczę. Dobra, uwaga, od czego musimy zacząć? Ogólnie od razu powiem, że zobaczyłem ten, prawda, poradnik do zrobienia tego na necie i mniej więcej się na tym będę wzorować, ale tylko i wyłącznie na takich podstawach, ponieważ później będę już jakby robił inwencję twórczą, więc totalnie nie będzie to, że tak powiem, ani trochę podobne, tak mi się wydaje. Znaczy trochę podobne może i będzie, ale będzie się różnić zdecydowanie. Dobra, coś takiego. Tutaj w środku on miał coś takiego, żeby tutaj zrobić taką jakby wnękę i tu musimy zrobić, prawda, na kilka schodków do góry, coś takiego.
więc musimy całe, tego drewna to my będziemy potrzebowali tak dużo, że się w głowie nie mieści, że to zajmie wieki, tak mi się wydaje, no ale dobra, no trudno, poświęcenie dla widza, trzeba zbudować drzewo, trochę mi to zajmie, ale mam nadzieję, że będzie fajne, tak mi się wydaje, przynajmniej liczę na to. Drzewa mi braknie, czuję to po prostu, czuję to, że mi drzewa braknie, ale... No trudno, raz się żyje. Dobra, będę potrzebować jeszcze tych desek, więc zalećmy sobie po deski. Nie zabrałem desek. Chcę zrobić jakby to połączenie tego drewna dębowego razem z tym właśnie tym, co tutaj mam. A tego drewna mam sporo, bo ja już go kiedyś zbierałem i... O, no już go nie mam sporo. Ale desek też już... O, to będę potrzebować na pewno, więc weźmy sobie. No i zamienimy sobie... Jo, nie mam w ogóle miejsca w ekwipunku. Ojojoj, czekajcie, mi by się przydał ten shulker box. Gdzie ja mam tego shulker boxa? Ej, ja go zawsze gdzieś, dobra, jest. Włożę go zawsze gdzieś i ja nigdy nie wiem, gdzie go wkładam. Dobra, tu i teraz tak, dajmy sobie tutaj te wszystkie rzeczy, żeby po prostu mi się to nie pomyliło. Dobra, to potrzebujemy tu, to weźmy stąd, bo to tutaj niepotrzebne nam jest. Zróbmy sobie tak, uporządkujmy to jakoś. Tu ziemniaki. Dobra, niech jest tak na razie. Dobra, to jest to, co potrzebujemy, idziemy. Idziemy to tam dokończyć. Shulker box to jest taka rzecz, z którym się w sumie nie powinienem rozstawać, tak mi się wydaje. Drzewo, myślę, będzie się tu prezentowało całkiem fajnie. I ogólnie jaki jest plan dalej, bo ogólnie tu jest drzewo, właśnie, o nim zapomniałem powiedzieć, że posadziłem tutaj kolejne drzewo, prawda, takie dżunglowe, ponieważ w tym miejscu chcę zbudować takie jedno główne drzewo. To będzie właśnie to największe, które tutaj, znaczy największe, ono będzie takie najbardziej masywne, ale czy będzie najwyższe, nie wiem, raczej chyba nie. Chociaż może, nie wiem w sumie jak mi to wyjdzie. A chcę później połączyć go takimi lianami razem z tym drzewem, tam zrobić kolejny domek na drzewie. I stamtąd chciałbym zrobić kolejne gdzieś drzewo, gdzie znowu połączę, nie wiem, może tam, albo tam, gdzieś dalej i zrobić taką sieć takich drzew, które będą połączone. Wydaje mi się, że całkiem ciekawy pomysł. Dobra, bierzemy, robimy tak, bierzemy to. Zróbmy jedno, poświęćmy na to, żeby zrobić crafting, bo tego zapomniałem, a w sumie nie potrzebuję. Kurczę, marnuję to drewno w taki głupi sposób, ale dobra, już trudno, jest tylko jedno drewno. Dobra, postawmy sobie ten crafting, zamieńmy sobie to na te deski, bo to nam się przyda. I teraz tak, od środka to trzeba całe wypełnić w ten sposób, żeby mieć tutaj podłogę. Zróbmy tak. O, skończyło mi się. Zróbmy sobie jeszcze trochę, okej. Myk. Tu? Nie, tak, dobrze to zrobiłem. Teraz tu, a tu musi być, prawda, schodek schodzący na dół. No i w ten sposób mamy tutaj, tu będziemy mieli wejście do tego, a tu będzie drabina na górę tego drzewa. Tak mi się wydaje. A tu zrobimy sobie jakieś takie pokoje, znaczy takie pokoiki, w których będą po prostu jakieś rzeczy. No ale to wszystko w swoim czasie. Będziemy też potrzebować w ogóle tą drabinę, ale właśnie ta drabina by mi się przydała w sumie chyba teraz już. Dobra, i tak nie ma drabiny w domu, jestem tego przekonany, więc zróbmy po prostu sobie patyków jak najwięcej i zróbmy po prostu te drabiny. I ile się uda, tyle się uda i po prostu będziemy na tym bazować. Dobra, tego już nie wykorzystam na drabiny, ale to nam się przyda, więc uwaga, robimy tak, drabina tu. Bo już wiem na pewno, że to będzie mniej więcej na poradniku, to tak widziałem. Właśnie po to zrobiłem, żeby ten poradnik mniej więcej, że tak powiem, ogarnąć. No i to tutaj naprawdę potrwa pewnie długo. Czekajcie, jeszcze wiem, co muszę zrobić, bo to pamiętam jeszcze z poradnika. Póki to pamiętam, to zrobię. Robimy tak i teraz tu będą drzwi. I jest coś takiego, dobra. I te drzwi też by się przydało zrobić, więc zróbmy. To jest to, myk. Okej, mamy drzwi. No i te drzwi dajemy sobie tutaj, w tym miejscu, coś takiego. Oj nie, muszę z drugiej strony mieć, jakoś tak mi nie pasuje jak to. Tu, musi być z lewej strony, dobra. No robimy coś takiego, tu są drzwi, tu będą później jakieś oświetlenia i z boku będzie trzeba też to drzewo jakoś tak zrobić, patrzcie, zrobić na przykład coś takiego, żeby to bardziej wyglądało jak takie faktycznie drzewo, wiecie o co chodzi. Więc tak dookoła, że niby jakiś korzeń, coś tego typu, o nawet niektóre mogą być tak właśnie położone, coś w tym stylu, nawet niektóre będą pewnie wyżej, tutaj później się będzie coś robić takiego. Tu, coś w tym stylu. Wiem, widzowie, to potrwa pewnie długo, ale coś w tym stylu. Dobra, buduję to dalej. Trzeba wejść tu na górę i coś tutaj pokombinować. Dobra, to trzeba pociągnąć wszystko wyżej, tak mi się wydaje. Widzowie, mniej więcej tak to się prezentuje na starcie. To jest ten trzon naszego drzewa. No, tak mniej więcej będzie wyglądał. Nie wiem, czy to jest dobrze. Myślę, że może to będę musiał jakoś pogrubiać, czy coś w tym stylu. Ale na pewno to trzeba pociągnąć tak o wiele, wiele wyżej. No i to drzewo naprawdę będzie spore. To drzewo będzie ogromne, mi się wydaje. Tak to tu w środku wygląda ogólnie. Nic tu wiele nie ma. Postawię po prostu, żeby tutaj było jasno, bo było ciemno. No i jak tu wychodzimy na górę, no to drzewo teraz trzeba całe ciągnąć tak naprawdę do góry. I trzeba je tak w środku budować w sumie, więc potrzebujemy do tego o wiele więcej drewna, niż mi się wydawało, że będzie potrzeba. Bo po prostu jakby w środku, no nie może być tak pusto. To nie może być takie, wiecie, to musi być wypełnione. To musi być twarde, wielkie drzewisko. Takie ogromne. No ale tu mam drzewa, więc jak mi braknie, to sobie zacznę kopać. Dobra. Buduję to dalej. Dobra, widzowie, buduję to i buduję. Ale już mam, prawda, dosyć. Ale zaczyna to wyglądać jak drzewo. Trochę mi się to tu nie podoba, to jest takie strasznie płaskie tu. Ale staram się to ciągle jakoś tak, prawda, unormować, żeby to jakoś wyglądało ciekawie i tak dalej.
No ale tu jest masa roboty, już jest, nie wiem, jest z godzina później, dwie godziny później. Już jest ogólnie ciemno, krótko mówiąc, za oknem. Znaczy, prawie. W sensie jeszcze tak się robi ciemno, ale jeszcze nie ma tragedii. Ale... ale już jest naprawdę lipa, nie? Kurde, już mi się tak nie chce tego budować, nie? Na całe szczęście po prostu robię sobie tak, mam tutaj taki przycisk i robię sobie tak. Myk. I wyłączam całe lampy na czas, kurczę, budowania, bo... ja bym nie wytrzymał przy tych lampach, jak ja bym miał to ciągle być zapalone, nie? Ale dobra, budujemy to. Moim zdaniem prezentuje się to fajnie. A w ogóle miałem powiedzieć, co zrobiłem. Już zapominam, co chcę powiedzieć. Zrobiłem takie pierwszą platformę tutaj. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj będzie to trzeba jakoś zagospodarować. Nie mam za bardzo pomysłu jeszcze jak. Tutaj jak się wyjedzie trochę wyżej w tym miejscu, jest druga platforma, którą zacząłem robić. No i teraz ją trzeba podobnie zrobić jak tamtą. Czyli gdzieś te jakieś z boku te, jak to się nazywa, te płotki. I zrobić tu te filary, te całe, tylko ja za dużo tego dałem. Wydaje mi się, że mogłem tutaj na przykład tego nie dawać, coś takiego, i zrobić tutaj o jedno wyżej, bo to takie strasznie przytłaczające jest, na przykład tu. Tak, to nie mam nożyczek niestety, więc tracę wszystkie liście, które zużyję, no ale dobra. Niech już trudno, już niech będzie, robimy tak. I będzie dzięki temu trochę więcej przestrzeni tu, przynajmniej tak wizualnie mniej więcej, tak będzie się odczuwało, jakby to było trochę więcej. Coś takiego, lepiej to wygląda, no to coś takiego będę musiał zrobić. No i tutaj z tej strony również. No i pozostanie nam jeszcze, ogólnie jaki jest plan? Chcę, żeby to wyglądało tak, jak na tym zdjęciu wam pokazałem, w sensie na początku dowiedzieliście w ogóle zdjęcie tego drzewa. O, widzowie, mamy to, ja nie mogę. Jeszcze została nam ostatnia rzecz do zrobienia, potrzebuję do tego łopaty. O, jeny, już mam dosyć, ale to już jest końcówka. Ostatnia rzecz, którą mam do zrobienia, której jeszcze nie zrobiłem, potrzebujemy piaskowca, żeby dokończyć tą ścieżkę tam. Pytanie, czy ja mam tego piaskowca, mam tu jakieś trzy. Proszę, jakiś piaskowiec, mam go czy nie mam? O, jest tu coś, dobra, mamy to i to. Dobra, tyle nam starczy. Ja bym to zrobił na... a dobra, z góry to i tak wygląda tak samo. To już nieważne, lecimy tam. Drzewo skończone, patrzcie jak wygląda. No po prostu cudownie. Ale jestem tak padnięty, nie wiem. Już to robię, zrobiłem to z dwie godziny, nie? Jak nie, albo więcej nawet trochę. Z lekkimi przerwami na obiad, prawda? Na siku i na takie rzeczy. Trochę to czasu zeszło, ale jest skończone. No i teraz to, teraz tutaj dookoła będzie można zrobić jeszcze ten murek, jakoś to zagospodarować. Tutaj te drzewa to w ogóle wszystkie ścinałem po kilka razy. One w ogóle nie odrastają już teraz. Tu w ogóle co odkryłem? Tu jest w ogóle jakieś zejście i tu mamy w ogóle jakąś kolejkę, co jest w ogóle powalone, że tu są takie rzeczy. Tu będę musiał to wyrównać jeszcze, no i jakoś to będzie się prezentowało, ale teraz co najważniejsze, to muszę wam pokazać, jak to drzewo wygląda w środku. Może sobie w następnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli, to zrobimy jakby wnętrze tego, ogarniemy sobie. Tutaj takie, prawda, pomieszczenie, idziemy do góry trochę wyżej. Tutaj to, co już widzieliście, czyli to pomieszczenie, które jakoś będzie trzeba zagospodarować. Myślę, że tutaj powstanie łóżko. Tu będziemy mieli jakiś taki podstawowy widoczek, bardzo fajny. Tutaj sobie polecimy wyżej. W tym miejscu, tutaj jest kolejne. Tutaj jak widzicie już o wiele rzadziej to robiłem. Trochę za rzadko, mam wrażenie, że tu za bardzo prześwituje. To może to bardziej zagęszczę te liście jednak mimo wszystko. No i tak to wygląda kolejne, prawda, tutaj spojrzenie na palionowo. Właśnie chciałbym zrobić chyba albo stąd, albo właśnie z tego drugiego. Z tego może tutaj niżej, może tutaj stąd. Bo tu, no stąd na przykład zrobić takie połączenie mostem do tamtego miejsca i tam zrobić kolejny jakiś domek na drzewie. To by było fajne, ale na pewno nie zrobię tego w najbliższej przyszłości. Nie chce mi się już, mam dosyć budowania domków na drzewach. No i tu, najwyższy punkt, czyli to, albo może stąd, nie, stąd zrobię połączenie, tak, stąd zrobię połączenie tam. To będzie najlepsze, jak z samej góry będzie połączenie. No i tu mógłbym sobie zrobić sobie połączenie do laboratorium. Może zrobię. To może jakoś w najbliższej przyszłości bym zrobił, ale ten, no dobra, to trzeba wszystko zagospodarować. Ja już jestem zmęczony, więc już nawet nie mam siły tego komentować. Ja po prostu, podoba mi się to drzewo, uważam, że jest super, mam nadzieję, że wam się również podoba. No i mam nadzieję, że będzie nam dobrze służyło i będziemy mieli naprawdę bardzo fajną, taką wyjątkową rzecz na palionowie, no bo jednak takiego drzewa jeszcze nie było. Widzimy się na kolejnym filmie, na którym może sobie wydekorujemy go w środku, albo zrobię sobie już poza odcinkiem, nie, na pewno nie dzisiaj, jedę spać zaraz, nie, jestem tak wykończony tym budowaniem, że to jest tragedia. Tyle, trzymajcie się, widzimy się jutro, elo!